Hej witam Was ponownie, w kolejnym odcinku serii Strzemy sobie na domka i tym razem zagramy sobie radziecką kawu piątką. Chock Premium 8 poziomu, który w grze jest niemal od samego początku. To pojazd, który był wczoraj w kalendarzu adwentowym. Niestety nie nagrałem o nim materiału wczoraj, za co najmocniej przepraszam, ale po prostu nie miałem takiej możliwości. Dziś w ramach rekompensaty powiemy sobie o nim co nieco oraz dowiemy się, czy coś straciliśmy wczoraj, ewentualnie go kupując lub nie kupując. Na początek parę słów o parametrach. Jest to typowy czołg ciężki pierwszej linii, czyli tutaj snajpienie nie wchodzi w grę. Tym jedziemy na pierwszej linii, tym przyjmujemy na siebie uszkodzenia i tym strzelamy z krótkiego dystansu, bo działo jest niecelne. Długo celujemy, mamy niską penetrację, więc wiadomo, przy snajpieniu mielibyśmy jeszcze mniejszą. Także opieramy swoją grzę na pierwszej linii, tam. Dingamy, tam przyjmujemy, bo mamy dobry pancerz, mamy dużo HP, nadajemy się do taranowania, więc ewentualnie wjeżdżamy w to, co spotykamy, napotykamy na swojej linii, a zapewnia nam tą mobilność pojazd ten całkiem okej, okay, no bo jednak moc na to 12 koni, ale silnik jest bardzo dobry i także naprawdę opory są całkiem przyzwoite, więc da się tym na pewno Szybko jechać. No, szybko jak na czołg ciężki o tej masie. Zasięg widzenia, niestety, to jest y, tragedia, bo zaledwie 350 metrów, ale jak już powiedziałem, tym jesteśmy raczej na pierwszej linii, więc nie powinno to być najistotniejsze. Pierwsza bitwa na tym koncie powinna być bardzo dobra. No i zobaczmy. Paryż, ósemeki. No i tutaj na pewno mogę sporo postrzelać, o ile. Nie dorwię jest setka, bo ona zawsze może być śmiertelnie groźna. Jak już powiedziałem, część z graczy mogła skorzystać kupując ten pojazd, ale mogła również stracić, bo nie każdy odnajdzie się grając z takim pojazdem. To jest coś jak IS-6, tylko że jeszcze cięższe, jeszcze wyższe. No i jednak nieco gorsze pod względem armaty, prawda, niższe uszkodzenia nas strzał na pewno, gorsza penetracja to na pewno z wad. No ale KV-5 jednak gra się też nieco inaczej. Tutaj trzeba tak naprawdę liczyć na to, że raz na jakiś czas wjedziemy w rywala, staranujemy go, bo no taki taran tym pojazdem naprawdę to super sprawa. Ja wiem, że teraz raczej staramy się unikać przyjmowania uszkodzeń, ale taranując KV-5 raczej dużo HP nie stracimy a zadać możemy pełno. Ja na swojej kałupionce, szczególnie kiedyś, jak jeszcze grałem w turniejach, miałem zawsze perk na taronowanie. Jeszcze moduły na taronowanie można mieć. Warto tutaj tego nie mam, bo nie chcę też grać na nie wiadomo jakiej załodze, bo to po prostu zwiększa skuteczność pojazdu. A nie powinien do końca taki czołg być prezentowany przeze mnie. Chcę, aby to było w miarę obiektywne. Wiadomo, że nie każdy kupuje czołg mając od razu 5 perków, tylko na przykład 0 albo załogę 75%. I to nie jest wcale, em, powiem Wam szczerze, nic specjalnego. Takie przypadki są jak najbardziej na porządku dziennym. Także tak, wydaje mi się, że dobrze jest też oceniać z jednym perkiem. No i dobra. Bitwa zaczyna się. No powiem Wam szczerze, nieciekawie, bo spotykam KW5 i Sa3. To no nie są cele. Które z łatwością przebije, zniszczę. A tego, no, niestety. No nie chciałbym spotkać. Dostałem chyba, chyba w gąskę od KW5. Tak mi się wydaje, to chyba była gąska. W tym czołgiem możemy robić takiego sobie side-scrapa i rywale mają problemy. WZ bokiem idealnie jedzie kolega. Idealnie gąskę mu! Gąskemu, gąskę. Jest gąska, słuchajcie, jest gąska. Naprawił się, ale jeszcze zdążę. Jeszcze zdążę. Zdążę, zdążę, zdążę. Jest. Zdążyłem. Słuchajcie. Jak ktoś tak jedzie, zawsze celujcie po gąsce. Naprawdę. To jest super sprawa. Dostajemy w bok od czegoś? Czy... Co to było? Nie wiem już nawet. kawu 5 jedzie. kawu 5 jedzie, ale olewam go, bo jest 110. I te 3-2 jeszcze. Gąskę. Ja wiem, że niestety widać mi tutaj teraz ten mój włas. No ale kurde. Co ja mam począć w takiej sytuacji? Muszę się przykleić do tego budynku i teraz tak stać. Uwaga, przebiję, przebiłem. 2800 uszkodzeń słuchajcie. R rywale naprawdę dają się upać pięknie, ale przebijają mnie. Chyba nawet na godzie to jest. Chyba to był godzik, ale no bez znaczenia. No. Strzelają tym czy mogą. Wiadomo, że Kw5. Łatwo przebić nie jest, więc jest to zrozumiałe i nie mam do nich pretensji. Aczkolwiek chciałbym sobie jeszcze trochę postrzelać, jeśli łaska. No, dobity. Kurde, ale nas zamykają 4000 uszkodzeń. 4300. I dingam po raz kolejny. No, w końcu padłem, słuchajcie, 4300 uszkodzeń. KW5. 3000 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, to przecież jest pełno. Kurde, 3000 odbić, tyle to ja, liberty odbijam. A tutaj Dingali się rywale i to pełno. No rewelacja, no słuchajcie, no to jest to, co ja zawsze kochałem w KW5. Kochałem KW5 za to, że była wytrzymała. Miała pełno HP, i co z tego, że odbijamy się raz na jakiś czas, jak kurde, tyle pocisków y, możemy wystrzelać, żyjąc tak długo. Pod takim ostrzałem. Miazgę, po prostu miazga. No ale niestety bitwa będzie przegrana. Ale i tak, co z tego słuchajcie, co z tego skoro? I tak fajnie to wyszło. No niestety rywale zagrali typowym szturmem yy, na tej France. No a my mając takie pojazdy jak, jak Tiger 88, Borsuk iSu byliśmy stratni bo te teki pojechały wiadomo. Cholera wie gdzie, nie chcę teraz tutaj obrażać nikogo, no ale wiadomo o tym, że te deki są mniej warte na polu bitwy niż czołgi ciężkie w teamie, w ekipie. Druga klasa, 660 bazowego expa i zarobek na czysto byłoby 86 tysięcy, bo 10 tysięcy jest za bohaterski opór. Tak to wygląda. A nie, 990 ekspas Premko. No to ładnie, to już jest ok. Więc to tyle słuchajcie, w 3 minuty zarobiłem 100 tysięcy. <laughs> super, po prostu super. Po pierwszej bitwie możecie być pod ogromnym wrażeniem tego pojazdu, ale uwaga, aby to się nie zamieściło teraz na mnie, bo ok. Bitwa wyszła fajnie, nie strzelałem nawet ze złota, a przebijałem rywali, ale to dlatego, że no jednak ja troszeczkę już na tych tierach gram no i mniej więcej pamięta, pamiętam o tym, że IS-3 to powinien dostawać w daszek tego to trzeba strzelać w bok pod takim kątem i wejdzie też tam fajnie losowała penetrację, czasami trochę farta, że rywale jechali bokiem w realu w rzeczywistości to nie wygląda aż tak pięknie. Szczególnie że no to był krótki dystans, a czasami jednak losuje mapy bardziej otwarte. Teraz mamy mapę Wichura i tutaj również da się grać na krótki dystans. Rywale mają trzy artylerie, ale nieco mniej ósemek. Może teraz moi bardziej mi pomogą. Najbardziej denerwuje mnie to, że właśnie my dostajemy takiego 601, a rywale mają te 28 prototypa. To jest trochę zawsze wkurzający, bo ten prote, Protek tak na niego mówię prototyp pojedzie raczej do miasta. A Su 101 będzie raczej kampił i w tym momencie jesteśmy te w plecy. Ja wiem, że to jest tak, że każdy czym chce, ale tak naprawdę, jak czołgi ciężkie ich pojadą do miasta, a ja będę bez, bez wsparcia, to przegraliśmy od razu. Więc no niestety, ja tego właśnie nie lubię, że trochę te pojazdy czasami, nawet tej samej klasy. Różnią się stylem gry, i przez to możemy przegrać bitwę niemal walkowerem. No ale jedzie ze mną i 6, więc się zamknę i przestanę narzekać na losowanie. Po prostu wjadę w rywali starana i wezmę i tyle. W poprzedniej bitwie nie dało się taranować, bo no, wjechałbym pod ogromny ogień. Teraz może będzie nieco lepiej. O! Niestety, oho, już wycelował we mnie. Skodę łupniemy, dostała jeszcze raz, przebić mnie nie przebije tak łatwo, no i dobra, chyba już nie wyjedzie co, to byłby bardzo duży błąd Sławka, Sławek, Sławek, no i co, i co moi drodzy, a nie mówiłem, nasz Su-101 H2, ich prototyp tutaj, kurde no, najgorsze jest to, że nie dość, że, aha, nie dość, że nie chce wejść, z to jeszcze on nie przebije tak łatwo trochę. Za łatwo? Obracę się i teraz to będzie tragedia. Mogę się co prawda cofać, ale zobaczcie, zanim ja się cofnę, to już może być trochę za późno. O, strzelam mu na boki wieży, ale co z tego? Ogryzyk HP. Szkoda tego ocho, że mnie złapał tak ładnie. To jest trochę mój błąd. Prototyp to norma, ale ocho najbardziej mnie zabolał. Uuu, KW2 pięknie. No i dobra, pozamiatane. X2 tak łatwo mnie nie przebije. Setka jedzie? Dobrze widzę setka. Ale nie widzę jej. Oj, szkoda. Szkoda setki, bo ona przyjedzie i będzie dużym problemem potem. Strzelam z Golda w ISA 2, bo jest pod dużym kątem, a. Aha. To mojej drodze może być koniec. Dobra, zdążę, zdążę. Zdążyłem. No i co teraz? IS-2 chyba się wychyli. Właśnie. Kurde, koszet. Niedobrze, niedobrze, bo. Tu nie ma miejsca na takie pomyłki. Weszło ładnie w Skodę. Na farcie trochę już powiem. I nie widzimy, co jest ze Skodą. Setką, przepraszam. Co jest ze setką, bo ona tu może podjeżdżać, a jak podjedzie blisko, to już mamy koniec. KW-2 i ja, to jest już koniec naszej przygody w tej bitwie właśnie. Ona podjeżdża, ona nie jest głupia. To jest dobry gracz. No i zaraz będzie koniec niestety. Przygody w tej bitwie. Super Pershing jeszcze jedzie, kurna. To nie ma to tamto, to nie są pazie, słuchajcie. Zaraz tutaj będzie koniec przygody. Setka na, na hita. Celuje? Jest. O! Na farcie weszło. Ocho tutaj zmierza. Ale wiecie co, ja bym chciał zdjąć yy, Super Pershinga, bo. Ja wiem, jak to jest z super pershingiem. Jego przebicie zawsze jest problemem. A jak jest bokiem, to trzeba z tego korzystać. Kurde, powiedziałem korzystać, a nie pudłować. Moment, gąskę. To działo jest kapryśne, żeby nie było. Ostrzegam hejterów amunicji premium. Ostrzegam yy, wszystkich graczy, którzy śmigają na supercennych yy, czołgach. To nie jest działo snajperskie, to działo często wymaga amunicji premium, bo no inaczej robicie mniej demedża niż można, a można zawsze dużo. I z dwa strzelił. Ale już kończy przodowanie. A ja się wychylam bokiem, trochę głupio, ale co tam? Strzeli. Strzelił. I ja przoduję teraz szybciej drugi pocisk niż on. To jest bardzo ważne. I tym samym mogłem go terenować nawet już, ale trudno. Niech już będzie, że tak go zdejmę. Móc będzie kapował bazę. I to jest fatalna wiadomość. Ale go łupniemy jeszcze co? Dostał, łupnie. Dostał, dostał za swoje. Susta jeden tam kamp i kurna, no mam nadzieję, że wygra z tym Mucem. Nie, nie wygra z tym mucem. Kurna. I miałem podstawę mówiąc na początku że no jednak fajnie mieć jednak te normalne czołgi a nie te deki kapują nam bazę ja muszę zdjąć ocho prawda No muszę zdjąć ocho nie ma innej opcji nie zdejmę ocho nie ma zwycięstwa nie ma takiej opcji w ogóle kurna ale nie ma trochę czasu bo dobra strzelił w bok może w... Kurna, ale nie ma czasu. Dobra. Nie zdążę chyba. Chyba nie zdążę, powiem wam. Ja wiem, że... ...oho musiałem zdjąć, no. To nie było innej opcji, bo on i tak by mnie dobił. To była kwestia sekund. No, KW-5, no teraz musisz po prostu się wykazać spotem. To brzmi dziwnie, KW-5 spotu, ale... ...jak ja ich nie zobaczę, no to koniec. 8 sekund. 7 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. No nie ma, kurna. Poki trani pewnie są tam z lewej. No dupa. Trochę żałuję, że nie pojechałem może od razu po tego muca i Arla, Ale wątpię, aby ocho wtedy spał. raczej bym nie dobił. No niestety. Trochę przegraliśmy przez te deki. Ile zrobił tym tedekiem To no, zrobił 1000. No to nie aż tak mało. 3700 uszkodzeń, medal. Stalowa ściana, duży kaliber. No damage znowu ładne. Zobaczcie. Dwie bitwy z rzędu. Jak I jaki damage? To nie jest mało. To naprawdę nie jest mało. Nawet strzelając ze złota, zarobiłem na czysto tysiące. 1100 bazowego expa. Także to nie są. Słabe wyniki, co prawda. Trochę HP straciłem z tym prototypem, no ale jednak no to jest normalne, to był w końcu pancerny Także taka bitewka KW5. Wydaje mi się, że pojazd był wczoraj warty zakupu. Dałem wczoraj informację na Facebooku, że. E, no, jednak jest to interesujący pojazd, kto chciał, to kupił. Niestety nie był w najtańszym zestawie, ale mówię, polecam na przyszłość, jeśli jeszcze będzie do zakupu kiedyś, to warto go rozpatrzyć. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!